Karty powołania do ośrodków szkolenia przygotowawczego w całym kraju otrzymało w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie już 10 osób. Osoby po kwalifikacjach, które posiadają kategorię zdrowia A, ale nie były w wojsku i które chcą po szkoleniu przygotowawczym związać się ze służbą wojskową. Do WKU w Głogowie przyjechali młodzi mieszkańcy z całego rejonu, wśród nich młody legniczanin. Od bardzo dawna mnie interesuje wojsko i tak jakoś po namowach mamy i taty zdecydowałem się przyjść tutaj do WKU w Głogowie i zobaczymy, co będzie dalej. Ale wiąże pan swoją przyszłość ze służbą wojskową? Jeśli będzie taka możliwość, to bardzo chętnie chciałbym zostać zawodowym żołnierzem. Za kilka tygodni ci, którzy otrzymali karty powołania, rozpoczną szkolenie przygotowawcze w różnych ośrodkach w kraju. Szkolenie trwa 4 miesiące. To szkolenie rozpoczyna się 6 września w tym roku, kończy się 23 grudnia. Pozytywne oceny ze szkolenia umożliwią każdej osobie staranie się o kontrakt na pełnienie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub powołanie do zawodowej służby wojskowej.